Widzimy także na żywo na Facebooki i inne takie, bo w dobie social media to warto być tak naprawdę także na między innymi w mediach społecznościowych. Witamy Was dzisiaj serdecznie. Dwie dziewczyny pod jednym imieniem jako prelegentki, bo łączą się od siebie z domu. Tak więc dziewczyny bardzo się lubią, dlatego notabene postanowiły, że będą razem przed ekranem w jednym pomieszczeniu, a nie jedna u siebie, druga u siebie. Mimo że obydwie z Radomia. Nie wiem, czy byliście u nas wcześniej na webinarach. Z reguły mamy panów z Radomia, to postanowiłem troszeczkę zrównoważyć. Ale właśnie dlatego postanowiłem zrównoważyć to troszeczkę i zaprosić najfajniejsze kobietki, jakie są w Radomiu, czyli Anię i Agnieszkę. Ale Agnieszka, to Radom u ciebie jeszcze jest, czy nie za bardzo? Radom jeszcze za bardzo. Możemy mówić, słuchajcie, dziewczyny z Radomia. Dziewczyny, z którymi spędziłem wiele upojnych wieczorów, jeżdżąc jako mistrzowie kodowania przez ładne parę lat po całej Polsce i szkoląc, słuchajcie, nauczycieli w tym projekcie, właśnie ucząc programowania. I co jak co, ale powiem wam, że dziewczyny robiły show. Więc postanowiłem dzisiaj zaprosić do mnie na... No, Ania się patrzy tak, nie robiłaś show. Ja pamiętam do dzisiaj, one tak się patrzą, co on mówi? A ja pamiętam, że ja chodziłem, ba, nawet czasami się zdarzało tak, że użytkownicy z tych bardziej zaawansowanych grup, które ja prowadziłem, przychodzili, popatrzcie, co tam się dzieje u tych maluchów, bo oni się tak chichrają, tak śpiewają, tak skaczą, a to wszystko właśnie było u dziewczyn. Tak, bo one miały fajnie, ja miałem tych zaawansowanych, to wiecie, tam algorytmy, programowanie, składanie skryptów i tak dalej, a u dziewczyn kodowanie pełną parą. Więc dzisiaj zaprosiłem dziewczyny, nie bez powodu, bo słuchajcie, nie wiem czy wiecie, ale od dobrego 2000, który to będzie tak naprawdę? Chyba z 7 lat już tak to trwa. 2013. No, prawda, więc dobrze mówię, 7 lat, 2013 roku i jest coś takiego, co nazywa się Europejski Tydzień Kodowania. To jest taka inicjatywa, która no, zaczęła się od tygodnia, teraz już trwa 2 tygodnie, chyba żeby dać zawsze szansę tym, którzy w tydzień się nie wyrabiali. I słuchajcie, w ramach tego Europejskiego Tygodnia Kodowania zawsze staram się zachęcać Was przede wszystkim do rejestracji tak naprawdę wydarzeń, które robicie w szkole, ale takiej organizacji również wydarzeń czy lekcji wdrażających do kodowania. No i słuchajcie, z tej okazji zaprosiłem Agnieszkę i Anię, czyli dwie ekspertki, które mają za sobą tysiące godzin spędzonych w różnych dziwnych pozycjach na szkoleniach. Jak to brzmi, jak dinozaury. Jak dinozaury, no może trochę tak, może nie dinozaury, ale weteranki, jeżeli chodzi o kodowanie zarówno na wszelakiego rodzaju matach, ale także kodowanie przy ławkach, kodowanie na komputerach, kodowanie na tabletach, kodowanie z robotem i w sumie kodowanie gdzie tylko się da. Tak naprawdę wiem, pamiętam do tej pory, że dziewczyny tak opanowały algorytmy i kodowanie, że nawet jak jeździliśmy wspólnie samochodem, to jedna kierowała, a druga jej kodowała trasę, którą ma jechać. Tak, to było zabawne. Ta sytuacja była fajna. Tak więc, a ty jest, słuchaj, to było tych sytuacji trochę więcej. Ja rozumiem, że przypomniałyście sobie tą jedną szczególną, ale nie będziemy o niej mówić, broń Boże. Natomiast słuchajcie, ja dłużej nie będę was zagadwał, tylko oddaję was dziewczynom i dziewczyny oddaję głos, a później słuchajcie, jak już dziewczynka skończą, to też będzie można zadawać pytania, ewentualnie w trakcie, także pytajcie dziewczyn na czacie, czy tu na Click Meetingu, czy osoby, które są z nami na Facebooku, ja będę te pytania później dziewczynom także przedstawiał. Tak więc dziewczyny oddaję głos, ja się wyłączam, jestem w tle, a oczywiście będzie nagranie i będzie zaświadczenie, bo o to też zawsze pytacie. Dobrze, dobry wieczór jeszcze raz. Ja nazywam się Agnieszka Szymańska i moja koleżanka Ania Paszkiewicz. Dobry wieczór. Spędzimy dzisiaj wspólnie wieczór. Myślę, że nie taki upojny, jak Sylwester opowiadał, ale może, zależy to, kto lubi. Chciałyśmy Was dzisiaj zaprosić na takie spotkanie z kodowaniem w klasach 1-3, czyli z racji dnia, w jakim jesteśmy, kodnikowy zawrót głowy, czyli jak zakodować dzieci w klasach 1-3. I teraz poczekajcie, przesunę sobie tylko okienko, bo mam mnie tu gdzie. O. Dobrze. I wiadomo, że zaczynamy od celów, bo wszystkiemu, co robimy, przyświecają jakieś cele. Każda nasza lekcja, każde zajęcia w szkole
Każdy projekt ma jakiś cel w sobie, tych celów programowania, kodowania, tak starałyśmy się je zebrać w jakieś takie całość, jak najbardziej je pogrupować. I zaczniemy może od pierwszego, czyli rozwijanie myślenia logicznego i abstrakcyjnego oraz etapowe rozwiązywanie problemów. Wiemy doskonale, że dzieci, które przychodzą do nas do szkoły, dzieci w klasie pierwszej, drugiej i trzeciej są na takim etapie swojego rozwoju, że u nich jeszcze to logiczne myślenie jest nie do końca rozwinięte. To nasze zadanie, żebyśmy tak poprowadziły dziecko przez etap edukacji wczesnoszkolnej, żeby nauczyć ich logicznego myślenia, ale nie zagubić w tym kreatywności dzieci. Myślę, że tutaj często spotykamy się z tym, że staramy się dzieci tak zaszufladkować w różne stereotypy i schematy, a ważne jest, żeby starać się tego nie robić, bo nie zawsze nam się to pewnie uda. No i teraz to tutaj możemy powiedzieć, jeśli chodzi o rozwijanie logicznego myślenia, myślę, że zależy nam na jakichś konkretnych przykładach i konkretnych zadaniach. My tutaj z racji na dość krótki czas nie będziemy nie wiadomo jak wiele przedstawiać, na końcu będą nasze maile, więc jeśli ktoś będzie chciał takie konkretne przykłady ćwiczeń i zadań, to proszę, żebyście zostawili swojego maila w komentarzu, później Sylwek nam to skopiuje, czy na czacie jak zostawicie i wtedy wyślemy do Was po prostu jakieś konkretne zadania drogą mailową. I konkretne przykłady ćwiczeń, gier, mamy jakiś taki swój zbiór, tak, kart pracy, jakiś taki swój zbiór gromadzony przez lata, więc myślę, że każdy coś znajdzie dla siebie. Na pewno warto cały czas pamiętać o tym, żeby starać się z dziećmi grać w różnego rodzaju gry planszowe, bo to one rozwijają bardzo takie etapowe rozwiązywanie problemu. Budowanie z klocków, tak jak tutaj widzicie na obrazku, nie bez kozery, on jest wstawiony, czy różnego rodzaju łamigłówki, rebusy, dyktanda graficzne, różnego rodzaju sudoku, takie dla dzieci, wiadomo, że na początku one jest jakieś rysunkowe, nie zaczynamy od razu od takiego sudoku, które my rozwiązujemy, ale są różnego rodzaju takie właśnie przygotowane specjalnie dla dzieci. Wiemy, że mamy mnóstwo publikacji, całych książek, ale warto zawsze oprzeć się na internecie i korzystać z zasobów internetu, bo tam też jest dużo, dużo ciekawych rzeczy i no zawsze jest to taniej, nie oszukujmy się, jak znajdziemy coś gotowego. I każdy znajdzie coś dla siebie, dla swojej grupy, prawda? I jest to na jakichś tam wolnych zasobach, więc możemy korzystać. Myślę, że kolejną ważną rzeczą jest rozwijanie zainteresowań informatycznych dzieci. Wszystkim wydaje się, że żyjemy w świecie cyfryzacji i te dzieci nasze przychodzą już takie obeznane z komputerem, z tabletem, ze smartfonem. No może po części bym się zgodziła, ale one przychodzą obeznane tylko z jego taką powierzchowną obsługą. Bo z mojego doświadczenia wynika, że dzieci w klasach 1-3 absolutnie, jeśli chodzi o obsługę komputera, to potrafią włączyć, wyłączyć, posługiwać się myszką, to już jest dużo, natomiast obsługiwać żadnych naszych programów, dokumentów, takich, z których często korzystamy, niestety nie. Często dzieci nawet mają problem z zalogowaniem się, czy wylogowaniem, czy zapisaniem dokumentu w odpowiednim miejscu, więc tutaj trzeba rozwijać te zainteresowania, właśnie te umiejętności, ale w jakiś ciekawy sposób. Zgubnym, ale to mówię moim zdaniem, zgubnym jest korzystanie z tych gotowych płyt, które są dołączone do podręczników dla klas 1-3, gdzie z lekcji na lekcję przechodzimy na kolejne zadanie, kolejne zadanie, kolejne zadanie, bo tak naprawdę ta płyta dla mnie to jest na pierwsze 2 miesiące pierwszej klasy. Ale na pewno nie na cały rok i już nie w trzeciej klasie, a później mamy też mnóstwo gotowych scenariuszy, zajęć, programów, projektów. Jeśli ktoś ma możliwość i dostęp do tabletów, to ja później, albo tutaj Sylwek pisze, że jeśli... Na końcu prezentacji też są maile, więc ja zbieram adresy i wyślę Ci zbiorcze, tak żebyś mogła... Dobra, super. Super. I roześlemy wszystko. Także ja polecałabym
i zachęcała do korzystania z różnego rodzaju aplikacji, które są dla dzieci, czy to na tablet, czy na smartfon. Dzisiaj jednak większość dzieci przychodzi do szkoły ze smartfonami i większość tych aplikacji działa również na smartfonach. Mamy taką aplikację jak Scratch Junior, jak Kodable, nie wiem co tam jeszcze takiego, teraz mi szybko, na szybko nie przychodzą do głowy te aplikacje, ale za chwilę będę sobie przypominać, to będę tutaj mówić. Warto też zacząć rozwijanie tych zainteresowań informatycznych, może bez takiego, wiecie Państwo, zmuszania dziecka do siedzenia przy komputerze, że 45 minut, jakkolwiek to zmuszanie dziwnie zabrzmi, że przez te 45 minut na jednej lekcji tygodniowo, czy jeżeli ktoś ma rozłożony inaczej plan, dzieci będą korzystały z tego komputera, usiądą i nie wiem, każecie na przykład włączyć Paint'a i co lekcja będzie ten Paint, tak? No bo to wszystko to za długo, nawet jakby było bardzo fajne, to nam się nudzi. Warto urozmaicić to i warto też popracować troszeczkę informatycznie, ale bez komputera, bo mamy różnego rodzaju zadania do kodowania, które możemy wykonać przy pomocy innych narzędzi. Na przykład słynnych kubeczków, pewnie już nieraz się spotkaliście. Państwo, jakieś tak proste instrukcje wykonane, nie wiem, wykonują dzieci na przykład robota z kartonu i poprzez instrukcje muszą dojść, wykonują dzieci kanapkę, tak, instrukcje muszą napisać do zrobienia kanapki. Tutaj już wchodzimy w takie kodowanie i naprawdę, jeżeli później my wykonujemy dokładnie tak, jak dziecko napisało tą instrukcję, to są bardzo śmieszne sytuacje, bo okazuje się, że ta kanapka wcale nie jest kanapką, czy ten robot wcale nie poszedł tam, gdzie miał iść. Więc warto troszeczkę tak zacząć od rozbudzania tych zainteresowań, ale troszeczkę może nie siedząc przed komputerem, tylko korzystając z innych narzędzi niż ten monitor ekran. Kolejnym ważnym celem jest przygotowanie do biegłego posługiwania się komputerem. I tutaj już siadamy faktycznie przed komputerem, bo wiemy, że dzieci, które już mają rok, półtora czy dwa, to jak zobaczą otworzony laptop czy włączony komputer, to bardzo się do niego rwą i ich to interesuje. Myślę, że to wynika z ich etapu rozwojowego, ponieważ tam bardzo często zmienia się obraz, bardzo często coś się zmienia, jest mnóstwo guziczków do naciskania, światełek. Na monitorze, na ekranie ciągle coś widzimy, więc dla dziecka jest to bardzo abstrakcyjne, dla jego oka i dla jego chęci poznawania świata. Musimy postarać się tutaj bardzo, bardzo delikatnie wprowadzać dziecko w ten świat komputera. Raz, pilnować czasu, jaki przed nim spędza, bo znacie też Państwo pewnie różnego rodzaju badania, jedne bardziej optymistyczne, drugie mniej optymistyczne, dotyczące uzależnień od komputera, tabletu, smartfonu, od multimediów. Niestety coraz więcej dzieci się uzależnia, a to dlatego, że spędzają niekontrolowanie dużą ilość czasu przed tym komputerem. Ja tu już się nie będę zagłębiać, dostępne są dane, w jakim wieku, ile dziecko powinno spędzać tego czasu przed komputerem. Natomiast my jako nauczyciele, a nawet też jako rodzice, powinniśmy starać się tego pilnować i warto, żeby dzieci od początku uczyć takich dobrych zachowań. Po pierwsze, wszystkich związanych z etykietą, czyli kultury takiej w tym świecie, a po drugie, żeby dziecko właśnie umiało bezpiecznie i podkreślam, bezpiecznie włączyć i wyłączyć ten komputer, bezpiecznie używać programów, aplikacji, wiedzieć jakie można, jakie nie i po czym to poznać. Wiedzieć, jak właśnie korzystać z danych, które wyszukamy w internecie i jak też dbać o nasze dane, tak? Co tam wrzucać, bo później są problemy, bo zdjęcie, ja tylko wrzuciłam takie zdjęcie, a okazuje się, że to zdjęcie jest przerobione na milion innych sposobów i wykorzystane przez rówieśników no, w nieciekawy sposób i z tego są problemy. Oczywiście nikt nie ma prawa tego robić, ale tak się dzieje i tak ludzie, dzieci, młodzież, robią i tak używają różnego rodzaju dostępnych aplikacji do przekształcania tego, co zobaczą. Także tutaj, jeżeli mówimy o właśnie przygotowaniu do tego posługiwania się sprzętem, to przede wszystkim zwróciłabym uwagę na bezpieczeństwo korzystania z tego sprzętu. Bo to wydaje mi się, że jest bardzo ważne.
tutaj taką, pozwolę sobie prywatę na dole, to moje półtoraroczne dziecko, które przed komputerem właśnie tak, tak stara się spędzać czas wtedy, kiedy mamusia, ja przy jednym, ona przy drugim, bo inaczej nic nie można zrobić. Ale już wiecie Państwo, że dzieci właśnie w tym wieku już no, ciągnie ich do tego komputera. Jak my nie będziemy tego pilnować, no to nikt za nas nie przypilnuje. No i teraz wchodzimy w świat programowania. O tym programowaniu bardzo dużo, wszędzie dookoła. Myślę, że my powinniśmy tutaj używać słowa bardziej kodowanie niż programowanie, bo nasze dzieci w klasach 1-3, owszem, możemy sobie już pozwolić około drugiego półrocza drugiej klasy i w trzeciej klasie na programowanie, na pokazanie im jakichś programów, które do tego służą, czy aplikacji. Natomiast warto zacząć od kodowania. I tutaj zachęcam do posługiwania się właśnie najpierw kartami pracy zakodowanymi różnymi zadaniami w różny sposób, nawet bardzo prosty, że nie wiem, kodem może być to, że dziecko dostaje kartę pracy, na której są napisane, jest na przykład napisane przejdź, nie wiem, do doniczki z kwiatkiem, do zielonej doniczki z kwiatkiem, tak? No i tam dopiero znajdzie następny kod do następnego zadania, czyli takie trochę dawne podchody, jak my się bawiliśmy, rysując strzałki, zostawiając sobie zadania, czy teraz tak zwane słynne gry miejskie, przenosimy na klasę i robimy zadania. Kodować możemy też różnego rodzaju umiejętności, nie wiem, na przykład matematyczne, kiedy chcemy kształtować. Jak chcemy nauczyć dzieci dodawania, odejmowania, możemy używać kart, zwykłych kart do gry, oczywiście korzystając tylko z tych numerycznych. I przy pomocy tych kart uczyć dzieci dodawania, mnożenia, dzielenia, odejmowania, poprzez jakieś ciekawe gry, będzie to dla nich inny sposób, a na pewno bardzo atrakcyjny i wtedy dzieci łatwiej przyswajają tą wiedzę. Kości do gry, korzystając z dwóch kości, z trzech kości, sumujemy, potem odejmujemy te sumy, centymetry, miarki te krawieckie takie, czy centymetry takie w sklepach budowlanych łatwe do dostania i za darmo. I z tego też korzystamy, ucząc dzieci właśnie jakiejś tam wiedzy matematycznej, dodawania, odejmowania, też mówię wszystkich tych czterech działań. Dalej, jeżeli mamy na myśli kodowanie, to dosyć dużo ciekawych zabaw jest z kubeczkami, kolorowymi, plastikowymi kubeczkami, które dzieci uwielbiają. I przy pomocy tych kubeczków, to też prześlemy Państwu różne propozycje, ale myślę, że dużo też w internecie możecie znaleźć i filmików gotowych, i gotowych projektów, i gotowych gier, i gotowych zabaw, które rozwijają takie myślenie logiczne u dzieci, czyli też wprowadzamy jakiś ten kod, który tak naprawdę wprowadza do tego logicznego myślenia i do kształtowania, rozwijania takich umiejętności matematycznych, ale nie tylko matematycznych, bo możemy zakodować na przykład taniec z dziećmi, tak? I to będzie też już edukacja muzyczna, wszelkiego rodzaju dyktanda graficzne, wszelkiego rodzaju na przykład szachownice, kratownice, podawanie współrzędnych i wtedy możemy wykorzystać też to na edukacji polonistycznej. Bo jak sobie wykleicie nawet Państwo na podłodze, czy narysujecie na tablicy jakąkolwiek kratownicę i ponumerujecie ją w pionie, a na przykład w poziomie napiszecie literki po kolei, to doskonale wiemy, że wtedy można napisać, położyć sylaby, litery, czy wyrazy i też podając współrzędne, kazać dzieciom układać zdania, wyrazy, czy w drugą stronę to odwracać. My do tego też wykorzystujemy często packi na muchy takie, do zabijania much, jakkolwiek to zabrzmiało. I wtedy dzieci też to już na podłodze, kiedy rysujemy taką kratownicę, zamiast podawać współrzędne, to na przykład uderzają tą packą w odpowiednie wyrazy, w odpowiednie wyniki działań, czy na przykład instrumenty muzyczne, ortogramy na przykład w wyrazie, kiedy chcemy, nie wiem, zrobić sobie jakąś lekcję powtórzeniową, powiedzmy z kreską i wtedy jak mówimy po kolei wyrazy, dziecko musi uderzyć w literkę z kreską, kiedy w danym wyrazie występuje, bądź odwrotnie. My mówimy literkę, a dziecko musi wyraz z luką, prawda, uderzyć paczką. Więc to są takie
zajęcia. Następnym myślę, że warte uwagi jest aplikacja Scratch Junior. Można z niej korzystać zarówno na tabletach, smartfonach, jak i w komputerze, używając komputera. Jest to bardzo domyślna aplikacja, która pozwala dzieciom poprzez tak naprawdę przesuwanie obrazków, nie musi dziecko znać liter i nie musi potrafić czytać, a może stworzyć już swój jakiś pierwszy projekt, program, gdzie tutaj już mówimy o programowaniu, a nie o kodowaniu, i gdzie no już jakieś zależności są zauważalne, bo wtedy widać, że skutek i widać przyczynę. Kolejnym programem jest na pewno program Scratch, który większość z Was już się z nim zetknęła. Scratch ma bardzo dużo też wyświetleń filmików różnego rodzaju do nauczenia się na kanale YouTube, myślę, że na innych jakichś dostępnych też. Warto też, jeśli chodzi o Scratcha Juniora, zajrzeć sobie na cały czas dostępne scenariusze zajęć na stronie wiki.mistrzowiekodowania.pl. Są tam scenariusze zajęć podzielone właśnie na Scratcha Juniora, Scratcha normalnego, tam jest Java, jest offline, różne scenariusze. I te scenariusze są napisane w tak prosty sposób, z rysuneczkami, z konkretnymi klockami podanymi, że myślę, że no nie ma osoby, która po przepracowaniu sobie danego scenariusza nie będzie w stanie zrobić go z dziećmi, bo są napisane naprawdę bardzo przystępnym językiem i do tego ilustrowane, więc warto tam zajrzeć. Jeśli ktoś nie zaglądał nigdy na tą stronę, to warto zajrzeć, bo jest szereg od bardzo łatwego do nawet chyba App Inventora, tam są scenariusze, także można sobie od bardzo łatwego poziomu do dość trudnego poziomu znaleźć coś dla siebie. Jeśli chodzi o aplikację, mamy też taką fajną aplikację Bit by Bit, która tak naprawdę wprowadza dzieci w świat programowania. Jest dobrym zaczątkiem do korzystania z gry Scotty Go. Nie wiem, czy znacie, czy nie znacie. Jest ona ogólnodostępną grą na rynku, także też można skorzystać. Nauczycielki na szkoleniach, teraz nawet ostatnio, kilka tygodni temu prowadziłyśmy i między innymi była ta gra w trakcie szkolenia, ponieważ szkoły dostały tę grę w projekcie. No, spędziły, powiem, większe pół dnia i nie chciały skończyć, bo tak mi się podobały kolejne kroki, kolejne etapy. Tym bardziej, że do tej gry używamy też tablet, bo skanujemy to, co ułożymy i później widzimy, czy ludzik wykona zadanie poprawnie, czy nie. Wciągająca bardzo gra. Myślę, że w dosyć takiej nawet no, przystępnej cenie, chociaż jakby kosztowała 10 zł, to by była w przystępnej cenie. A tak wiemy, jak to w szkołach bywa z finansami, ale czasami się zdarza tak, że dyrektorzy, czy wy z jakichś kółek, z jakichś różnych innych macie pieniążki do wydania, to warto z naszymi małymi dziećmi, bo one też już sobie świetnie z tym poradzą. Fajne są też aplikacje, które wprowadzają nas właśnie do tego świata programowania, czyli bądź kodowania, różnego rodzaju układanie zapałek, że trzeba jedną zapałkę przełożyć, żeby coś powstało, czy dołożyć, czy odjąć. Tego typu zadania. Dużo jest tych aplikacji, można sobie ściągnąć. Wszelkiego rodzaju słowotoki, bo tam naprawdę dziecko musi uruchomić dobrze wszystkie swoje komórki, żeby z liter, które widzi, ułożyć słowo, nie wiem, trzyliterowe, cztero, pięcio i tak dalej, tak jak nam aplikacja podpowiada. Warte też są wszelkiego rodzaju układanie klocków takich, wiecie, jak w płaskiej przestrzeni układamy taką jakby kostkę Rubika, która jest rozłożona na przestrzeni takiej płaskiej. Tego rodzaju aplikacje są chyba takie warte polecenia. Zresztą tak naprawdę pewnie każdy z Was jakiś tam z jakichś korzysta i jakieś ma swoje, o których mógłby mówić i które mógłby polecać. Livebot też no, podobny troszeczkę do Bit by Bit, ale jednak mają różnice i też to są aplikacje, które warto wziąć pod uwagę i z którymi warto popracować.
Najpierw oczywiście polecam, żeby każdy sobie sam przepracował w domu, żeby później nie było zdziwienia na lekcji, jak dzieci zaczną zadawać pytania, a nasze dzieci są kreatywne i lubią zadawać pytania. Także tutaj na pewno warto. Udział w projektach zespołowych. Właśnie, praca zespołowa. Nam często wygodnie jest, wiem, bo mnie też, i gdzieś tam staram się pilnować, ale czasami niestety uciekam od tego bardziej lub mniej świadomie. Tak prowadzić zajęcia i tak starać się, żeby lekcja była zrealizowana i żebyśmy osiągnęły cel, który chcemy osiągnąć, aby dzieci pracowały jak najwięcej zespołowo. Ponieważ tworząc zespół, nie mają wyjścia, muszą ze sobą współpracować, muszą działać razem jako jedna grupa i wiemy doskonale, że programiści też działają zespołowo. Oczywiście na pewnym etapie każdy sam przygotowuje jakiś element programu bądź cały program, ale później szukając błędów, sprawdzając, czy to działa, czy nie działa, czy zostanie zastosowane w życiu codziennym, pracują zespołowo. Dzieci teraz właśnie przez to, że coraz rzadziej wychodzą na dwór, coraz rzadziej bawią się w gry typu, nie wiem, wiecie, tak jak my wychodziliśmy, graliśmy w gumy, skakaliśmy na skakance, biegaliśmy, bawiliśmy się w berka, no teraz takich zabaw nie ma. I każde dziecko po szkole wraca do domu i jeśli już mają kontakt, to przez Facebooka, Messenger czy inne komunikatory, spotykają się rzadko, coraz rzadziej, a w obecnej sytuacji pandemii to już praktycznie w ogóle się nie spotykają, więc miejscem, kiedy mogą społecznie działać, to jest szkoła i tutaj właśnie warto tak poprowadzić zajęcia, żeby tej pracy zespołowej było bardzo dużo. Wszelkiego rodzaju projekty, które prowadzimy, lekcje metodą projektu czy jakimiś elementami tego projektu, chcąc nie chcąc wymuszają na nas i na dzieciach tą pracę zespołową, czyli musi być jakiś lider, każdy musi wzajemnie się słuchać, każdy musi ze sobą współpracować, muszą mieć wspólny cel, do którego dążą, jakiś zawrzeć między sobą kontrakt, jakieś zasady ustalić, których trzeba przestrzegać, bo inaczej nie osiągną celu, inaczej nie dojdą do końca. Czasami trwa to jedną lekcję, czasami trwa kilka dni, w zależności od tego, co robimy i co chcemy osiągnąć, ale myślę, że warto tutaj postarać się przeorganizować. Czasami warto dać taką przestrzeń na sam proces. Dzieci wcale nie muszą osiągnąć tego efektu końcowego, ale to, w jaki sposób do tego dochodzą, może dać właśnie tą taką wartość dodaną. Efektu czasami się nie uzyska, tego finalnego, ale to, w jaki one sposób pracują, pomagają sobie wzajemnie, uzupełniają się. Niektóre dzieci znajdują właśnie wtedy przestrzeń dla siebie, no bo edukacyjnie może nie do końca są wydolne, ale tutaj odnajdują się w innych jakichś takich aktywnościach. Jedno uczy drugiego. Nie o to chodzi, żeby pani wszystko wytłumaczyła, ale właśnie może zapytać kolegę, bo może on ma jakiś pomysł na to. No i takie aktywności, takie działania projektowe właśnie temu sprzyjają. Pamiętajmy, że i programowanie, i takie działania dziecięce to jest długofalowy proces. Od tego offline'u, o którym Agnieszka mówiła, poprzez tą grę na przykład Scott i Go, gdzie jest połączenie offline'u z online'em, aż do tych takich już kolejnych aktywności przy komputerze czy w sieci, to wszystko jest procesem i to jest proces raczej długofalowy. Tu nie można działać okazjonalnie. Tu trzeba gdyby sobie zaplanować pewne swoje działania i skupić się właśnie na tym procesie. To moje zdanie. Takie nasze zdanie. Takie nasze zdanie. Okej, przechodzimy dalej. Przejawianie kreatywności. No i właśnie, tutaj troszeczkę może byśmy się na tym zatrzymali. Kreatywność. Co to jest takiego kreatywność? Kreatywność to jest taki hobby, który siedzi w głowie każdego człowieka i mniej więcej w wieku 6 lat zostaje sukcesywnie zabijany, tłamszony, aż zniknie. Bo każde dziecko, które jest kreatywne, jest dla nas niewygodne. Bo zadaje pytania, bo jest dociekliwe, bo dopytuje, bo chce czegoś innego niż większość grupy, bo robi coś w inny sposób niż pozostali, bo kiedy ja każę rysować zieloną kredką, to znaczy, że masz rysować zieloną kredką, a dlaczego ty wyjmujesz niebieską, tak?
No a on wyjmuje niebieską, bo dla niego trawa powinna być niebieska, bo dzisiaj ma humor niebieski, żeby trawa była niebieska. To tak jak dzisiaj, to są wszystkie te takie przekorne, wiecie co, później sytuacje, kiedy dzieci wpadają w nerwowość. Ja dzisiaj dostałam taki filmik od kogoś, gdzie dziecko wróciło do domu ze szkoły i mama prosi, żeby odrobiło lekcję i on mówi, z płaczem oczywiście, zalewając się łzami, że tak go bardzo boli noga, tak bardzo go boli noga, stopa go boli, on nie może odrabiać tych lekcji, on nie może pisać w tych liniach, bo pani mu dzisiaj kazała całą kartkę zamalować jakimiś głupimi owocami, a ty mu teraz każesz pisać w tych liniach, a on miał na myśli coś innego dzisiaj zrobić i pani mu nie pozwoliła, bo on nie chciał malować na tej kartce owoców. Zmarnowała mu dzień, bo on na tej kartce chciał rysować liście, a pani kazała owoce. No i od tego się wszystko zaczęło, więc może czasami warto, no to niech inni malują owoce, a ty sobie maluj te liście. W tych liściach może później namalujesz jakieś owoce, bo owoce są z drzewa, na którym też są liście. Wiecie, no ja wiem, że to jest łatwo mówić, trudno czasami zrobić, bo mamy 30 osób w klasie, czy no może 30 nie, bo 25 możemy mieć najwięcej. W pojedynczych przypadkach tam to się waha. Są też wśród nas tacy, którzy mają 7 uczniów w klasie. To nigdy nie będzie sprawiedliwie i nigdy nie ma tak, że będzie nam wygodnie, ale nie o to w pracy nauczyciela chodzi, żeby było wygodnie i ja tutaj jestem niepopularna w swoich opowieściach na temat pracy w 1-3, bo ja uważam, że nauczyciel chodzi do pracy, ponieważ pracuje, to jest jego praca. On otrzymuje za to wynagrodzenie, mniejsze, większe i pracuje. Natomiast dzieci chodzą do szkoły, bo muszą. Nie mają wyboru. Do tej, do innej, ale muszą chodzić. I to rolą nauczyciela jest zrobić tak i starać się pracować tak, co jednokrotnie jest bardzo trudne, żeby uczeń nie nienawidził szkoły. Szczególnie uczeń w czasach 1-3, bo później to się zmienia, wiecie, bo jest dużo nauki. Tutaj nauczyciel też, no czasami chociażby chodził na rzęsach, to jednak w domu musisz przysiąść i musisz się nauczyć, tak? No już uczenie się nie jest fajne, więc szkoła też jest głupia. Natomiast w klasach 1-3 dzieci powinny z radością iść do szkoły, powinny każdego dnia chcieć iść do tej swojej pani, do swojej sali, do swoich rówieśników, bo wiedzą, że spotka ich znowu coś ciekawego, znowu jakaś niespodzianka, znowu jakaś fajna lekcja, znowu wydarzy się coś, czego wcześniej nie mieli okazji doświadczyć. I to jest właśnie taka prośba do wszystkich, którzy mnie słuchają. Nie chociaż 1% z Was zrobić tak, żeby ta kreatywność nie była zabijana w dzieciach, to będzie bardzo fajnie. Kiedyś na studiach moja profesorka, już świętej pamięci, pamiętam jak mówiła, że jak jej dzieci zaczynały rysować po ścianach, to ona wszędzie wieszała papier szary, bo jej było szkoda ścian i malowania i nadal sobie malowały, nie zabraniała im tego, z tym, że malowały już po tym szarym papierze. Ja wtedy tak sobie myślałam. No, jak przedrą ten papier i pomalują tą ścianę, ale teraz z perspektywy lat i z perspektywy czasu uważam, że to jest dobre rozwiązanie. Ja chyba nawet bym tego papieru nie wieszała i niech sobie dziecko rysuje, jak już skończy mu się etap rysowania, to pomaluje ścianę od nowa, prawda? To nie jest jakaś straszna rzecz, ale kreatywność dziecka później w klasach starszych, w klasach licealnych, już w dorosłym życiu, może to będzie jakikolwiek procent, jakikolwiek taki ułameczek, który spowoduje, że jednak mniej się zaburzy i mniej się zakpieje, a to od tej kreatywności i od tego naszego takiego twórczego myślenia i takiego stymulowania naszej wyobraźni zależy to, jak właśnie później będziemy programować, jeśli mówimy o programowaniu, bo tu nie możemy się zamknąć w jakichś ramach, tylko naprawdę musimy mieć bardzo szeroko otworzone oczy i otworzony umysł i wszystkie komórki, żeby móc ciągle coś innego wprowadzać, coś innego tworzyć, jakieś inne rozwiązania niż podaje nam ktoś taki gotowiec, prawda? To tak jak korzystanie z przewodnika od deski do deski. Więc no to właśnie tutaj no nie mamy kreatywności, jeśli tak korzystamy. Jest to dla nas wygodne, ale czasami warto coś zrobić odwrotnie, czyli nie mieszać tej herbaty, nie wiem, prawą ręką, tylko lewą. No i to już tu wspomniałam o tym właśnie stymulowaniu wyobraźni i twórczości tym razem jeszcze poprzez komputer, czyli to, co przed chwilą, ale korzystając właśnie z różnego rodzaju, nie wiem, ten paint znienawidzony, ale tak często korzystany przez nauczycieli w klasach 1-3, to może nie rysujmy tego bałwanka w tym paincie,
tylko powiedzmy dzieciom, że mogą sobie korzystać z jakiejś aplikacji, przynieść, nie wiem, telefony na lekcje, czy jeśli mamy możliwość, damy im tablety na lekcji i tym razem sobie porysują, nie wiem, połączą się z tablicą multimedialną i rysując na swoim ekranie, wszyscy inni zobaczą, co oni tworzą na tej tablicy. Jakiekolwiek miałoby to być zgroty, czy się uda ten rysunek, czy nie, może bez podawania tematu, to jest jeden z przykładów, ale też tej twórczości przez komputer przyświeca to, że damy dzieciom dowolność, nie wiem, jak robisz aplikację, przepraszam, nie aplikację, tylko prezentację, to skorzystaj z programu, z jakiego chcesz, jeśli, to co Ania wcześniej mówiła, jeśli ci się nie uda, nic się nie stanie i tak będzie to jakąś wartością dodaną, bo rozpoczniesz, zaczniesz pracę z czymś innym, z innym narzędziem niż do tej pory, tak, czyli może nie zmuszajmy dzieci do takiego konkretnego korzystania z konkretnych narzędzi, bo wiemy, tak, dajmy wybór, bo wiemy dokładnie, że chcąc napisać list, nie muszę korzystać z Worda, tak, mam możliwość korzystania z innych narzędzi i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, Ania, chcesz tutaj coś do tej kreatywności, Ania jest bardzo kreatywna, więc tak. Szyfrowanie wiadomości. To jest to, co dzieci lubią bardzo. Teraz ostatnio właśnie w drugiej klasie byłam na zastępstwie i też szyfrowaliśmy sobie wiadomości. Tutaj takie podstawowe, jakieś tam dwa proste narzędzia są, czyli tak zwany szyfr czekoladka i gadery poluki. Czekoladka polega na tym, że tak jak widzicie Państwo, po prawej stronie mamy w kratownicy umieszczone litery bez polskich znaków, litery alfabetu po kolei, natomiast w tym krzyżyku kolejne i w kółeczku. I tak jak na tym rysunku na górze, na tym zdjęciu, macie zaszyfrowane Ala miała psa Azora. Literka A to tak jak widzicie kształt linii przecinających się tam tego pola, w którym znajduje się A i kropka oznacza, czy jest to litera z prawej, czy z lewej strony i tak po kolei. I tutaj mamy zaszyfrowaną właśnie tą wiadomość. Oczywiście ten szyfr podajemy dzieciom, bo widzicie, że tu się różni troszeczkę Y-kiem i Z-em, dlatego że mamy dodany X, a w drugiej propozycji nie mamy X-a, no to już do Waszej dyspozycji. Jak podacie dzieciom, warto, żeby dzieci miały zawsze przed oczami tą czekoladkę i mogły sobie z niej korzystać. I szyfr gadery poluki, czyli do każdej samogłoski dopisujemy jakąś współgłoskę i w wyrazie, który chcemy zakodować, tak jak tu mamy w przykładzie szkoła, zastępujemy te literki, czyli samogłoskę współgłoską, a współgłoskę samogłoską. Jeśli nie ma takiej litery tu u góry w tym wzorze, to wtedy przepisujemy tę samą literę. Więc możemy tutaj tworzyć całe wiadomości, bawić się w jakichś Sherlocków, w jakieś wywiady, detektywów, stworzyć całą lekcję. Dobre jest to przy powtórzeniu alfabetu, kiedy wprowadzimy dzieciom już alfabet. Mamy też alfabet Morsa. Szyfrowanie wiadomości dla dzieci to też będzie, kiedy mamy lekcję o alfabecie Braille'a, bo dla nich to też jest szyfr. No i tam różnego rodzaju są szyfry, można sobie odszukać też, korzystając ze współrzędnych, kiedy zapiszemy litery w kratownicy oznaczonej literą i cyfrą, więc... Te dzieci też tworzą swoje szyfry, wystarczy dać im przestrzeń i możliwość, to wymyślą swoje takie szyfrowane wiadomości, że ho, kartki fruwają po kasie. To na pewno pobudza do kreatywnego myślenia dzieci i właśnie do niezabijania tej kreatywności, o której przed chwilą. I myślę, że nawet w swoich domach, o tak jak tu napisała Ewelina, że czekoladka jest super, szyfrujemy z synem codziennie. Czyli zamiast, nie wiem, napisać synowi wiadomość z rana, kiedy się z nim widzimy, miłego dnia, to ją możemy zaszyfrować. I wtedy już dziecko fajnie zacznie dzień i fajnie będzie mu iść do szkoły już z jakimś lepszym, myślę, humorem ale i nastawieniem. Tak, ale w taki sposób też można fajnie zacząć lekcję takim hakiem, że nie dzieci wchodzą i jest nudno, tylko właśnie coś takiego na dzień dobry, które to coś ich pobudzi. Właśnie taki zaszyfrować temat, nie wiem, temat dnia, jakąś wiadomość dla nich, jak w klasach starszych na przykład szyfruje temat zajęć. I dla nich to już jest hak. Co to ci daje dziwnego czy nowego, co będzie na lekcji? No i przechodzimy dużym susem, wielkim krokiem do robotyki.
i to nie jest powiedziane, że w młodszych klasach nie można wprowadzać robotów, planów z robotami, że gdzie robotyka dla tych małych dzieci. Oczywiście, że można. Nawet w pierwszej klasie polecałabym już korzystanie z ozobotów, które są dla dzieci bardzo przyjazne. Dzieci poprzez rysowanie linii i używanie sekwencji kolorów w odpowiednim zestawieniu, włączając robota, on wykonuje, idzie tak, jak powinien iść, zawraca, skręca w prawo, w lewo, różnego rodzaju wykonuje ruchy. Do ozobotów są dołączone takie karty, kody kolorów, że też karty pracy. Jest po prostu wtedy łatwiej te kolory nauczyć dzieci, w jakiej kolejności trzeba stosować, bo po czarnej linii robocik idzie, natomiast po tych, już później jak jest kolor zielony, czerwony, niebieski, to w odpowiednim zestawieniu coś oznacza. Ale to też tutaj myślę, że na YouTubie mnóstwo jest tego, także można obejrzeć. Na pewno fajnym i przyjaznym robotem jest ten biały robocik Foton. Wydaje bardzo ciekawe dźwięki, jest taki atrakcyjny dla dzieci, trudny do zepsucia, więc to też jest ważne, kiedy się korzysta z niego w szkole. Z tym, że do używania tego robota jest nam potrzebny tablet, bo korzystamy z aplikacji, które są dla niego dedykowane. Podobnie jest z Daszem i Dotem, to ten niebieski taki w prawym dolnym rogu robocik, który jest jeszcze chyba taki bardziej wizualnie przyjazny dla dziecka. Dzieciom się bardzo podoba. Ma oczka, ma uszy, które mu tam, wiecie, świecą się na różne kolory. I też korzystając z tabletu czy smartfona i aplikacji dedykowanych do niego, możemy od takich bardzo prostych rzeczy, gdzie poruszamy się po... O, Sylwek ma właśnie, tak. Gdzie poruszamy się po jakiejś przestrzeni do już skomplikowanych tworzenia procedur, bo mamy taką aplikację bloki, z której właśnie korzystamy, układamy już bloki i jakieś sekwencje, wtedy robot wykonuje to, o co go prosimy. No i na pewno warte uwagi są klocki Lego, które też służą do programowania i od bardzo prostych zestawów do też bardzo zaawansowanych zestawów możemy z nich korzystać. Można zawsze wydać się z dziećmi na wycieczkę, poprosić te firmy, które produkują roboty, o jakieś lekcje pokazowe. Też o, tutaj mamy jeszcze, pokazuje nam tak, Sylwek. Kolejny jest tych robotów naprawdę, naprawdę bardzo dużo na rynku i to kwestia tego, jak zaawansowaną mamy klasę i jak my jesteśmy sami zaawansowani. Ile mamy finansów od dyrektora? Przede wszystkim kasa. Przede wszystkim kasa. Także mamy też mnóstwo różnych książek dostępnych na rynku, z których możecie Państwo korzystać, czy to do kodowania, czy do programowania, czy do kodowania takiego offline, bo do takiego na początku zachęcamy. Naprawdę mnóstwo zajęć. Jeżeli chodzi o takie szczegółowe, wiem, że tu mieliśmy krótki czas, który już widzę, że nam się kurczy i kończy. Trudno jest w tych paru słowach opowiedzieć o konkretnych ćwiczeniach i zadaniach, bo tak naprawdę większość z tych ćwiczeń warto zobaczyć i obejrzeć, zaprosić sobie kogoś na takie warsztaty, żeby przeprowadził, nawet nie wiem, dla kilku szkół w gminie, bo to pań z 1-3 nie jest nigdy, nie jest jakaś ograniczona ilość, zawsze jest mniej niż w klasach 4-8, zorganizować sobie taki warsztat. Nie szkolenie, tylko już stawiałabym, jeżeli będziecie decydować na jakiś warsztat, wtedy ktoś przyjeżdża do Was z całym asortymentem, ze wszystkimi tymi pomocami i przez dzień czy dwa opowiada i przepracuje z Wami każde ćwiczenie, każde zadanie, pokaże co i jak, bo większość tych zadań też jest takich, że nawet gdybym chciała Wam je wysłać, to nie wyślę, bo nie będziecie wiedzieli, co z tym zrobić. Chociaż są takie, które powysyłam, bo na pewno się przydadzą. Także tutaj mówię, jest sporo możliwości. Myślę, że tu jak będziecie z Sylwkiem w kontakcie, to on ma różne dojścia do różnych osób, które prowadzą takie warsztaty. Bardzo przeróżne osoby w różnych miejscach Polski. Także no kwestia, jak ktoś jest zainteresowany tą tematyką, bo warto, naprawdę warto. Teraz fajne weszły na rynek już, no nie wiem, około 2 lat może, 1,5, Korboklocki. Gdzie też oni, kupując u nich, przeszkalają, nie chcę robić komuś żadnej reklamy, bo tutaj nie mam, broń Boże,
ale sama kupiłam do siebie, do szkoły troszeczkę z takim zaciekawieniem, co to będzie i powiem, że jak usiadłyśmy z paniami, próbowałyśmy pracować, to zeszło nam około 4-5 godzin, bo tak się zafascynowałyśmy w tym, co tam można zrobić i co się dzieje. To są wszystko ciekawe i wciągające rzeczy. Warto, naprawdę, naprawdę zachęcam i polecam, żebyście skorzystali Państwo z jakichś warsztatów, bo wtedy to całkiem inaczej wygląda niż to, co my teraz mówimy. No wiele rzeczy online nie da się pokazać. Można, nie wiem, prowadzić online szkolenie ze Scratcha normalnego i to wtedy jako tako wychodzi. A reszta... Ale na pewno też warto się zapisać, jeżeli jest jakiś, nie wiem... W MSDN-ach różnych. Tak, gdzieś, no. Ale też są różnego rodzaju te takie unijne, no teraz może nie... Projekty, no na razie tak, na razie się skończyło, ale może będzie. Ale jeżeli jest taka możliwość, bo pierwszy jest sprzęt dla szkoły jakiś, prawda? No i zazwyczaj są dobre szkolenia, dobrze są trenerzy. A jak nie, to dusić dyrektora, dusić, aż was gdzieś tam wyśle i zapłaci za szkolenie, bo to są fajne szkolenia i coraz naprawdę dzieci inaczej pracują, kiedy pracują właśnie w ten sposób takiego, no nazwijmy w skrócie, kodowania offline. Bo to są różnego rodzaju zadania, ćwiczenia, które są fajne przede wszystkim, takiego użyję słowa, które dzieci lubią, fajne, są super i fajne i cool, proszę pani. A lekcje realizujemy, cel realizujemy, temat realizujemy i wcale nie musimy siedzieć, ćwiczenie pierwsze, drugie, trzecie, strona tam któraś, tak, i po kolei robić. Więc no ja ze swojej strony myślę, że zachęcam, jak ktoś będzie miał jakieś pytania, to oczywiście jest kontakt do nas, zachęcamy do tego kontaktu, tutaj też przez Sylwka. Te rzeczy, o których obiecałyśmy, wyślemy. Nie wiem, czy macie Państwo jakieś pytania. Ja się włączę, jeszcze kilka słów dodam od siebie, natomiast tak, rzeczywiście, jeżeli macie jakieś pytania do Agnieszki i Ani, to śmiało piszcie teraz na czacie, będą dziewczyny pisać. Zacznę chyba od końca, czyli od tego, że rzeczywiście dobrze jest zaprosić jednak takich edukatorów do siebie, do szkoły i słuchajcie, zamiast kolejnego no mało trafnego szkolenia, które funduje nam dyrektor. No to będę, Agnieszka też jest dyrektorem, tak więc... Ale fajnym, jestem fajnym. A wiemy, że te rady pedagogiczne szkoleniowe potrafią być naprawdę czasami ciężkie i nudne. Przepraszam, że tak mówię, ale większość się zgodzicie się ze mną, zgodzicie się na pewno, że jednak te rady są, to można rzeczywiście takie szkolenie sobie, słuchajcie, zafundować, a te ceny takiego spotkania z kilkugodzinnego z dziewczynami na przykład wcale nie są, nie różnią się od tego, co płaci normalnie dyrektor za taką 2-3-godzinną radę szkoleniową, tak więc słuchajcie, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to możecie śmiało mnie zaczepiać i my przez fundację jesteśmy w stanie takie szkolenie dla was zorganizować. Napiszę swojego maila. I dziewczyny wtedy na przykład mogą do was przyjechać, tak? Bo ja wiem, że na pewno woleliście dziewczyny. Do Zakopanego tylko nie, bo jest czerwona strefa. Tak. Nie wpuszczą nas. Spokojnie, tak, to ci, którzy są w czerwonej strefie, wyczekają, bo rzeczywiście, tak jak Agnieszka wspomniała, jednak takie rzeczy lepiej doświadczyć na żywo, szczególnie coś, co przyjąłem, ja od dziewczynki też mam paski i ich używam, niekoniecznie do zabijania much, ale właśnie między innymi takie zabawy i takie interakcje, czyli schodzenie do parteru i siadanie na macie, to jest to, co jest taką wartością naprawdę niezbędną, jeżeli chodzi o szkolenia i żaden internet i żaden online tego nie zastąpi. Natomiast ja będę trochę jak ogłoszenia, czyli idę po kolei. Rzeczywiście dziewczyny mówiły o tych robotach i tak jest, że większość tak naprawdę dystrybutorów, słuchajcie, udostępnia takiego robota jakby za darmo do wypuszczenia, tak? Tak więc możecie pisać sobie do każdego, ja wam powiem, pokażę, gdzie jest adres, jeżeli chcielibyście wypuszczyć od mentora Cody Rocky i to jest bardzo ciekawe, może wezmę nas tak trochę, żebyśmy byli więksi. W przypadku wypożyczenia tego robota, na przykład u mentora, to od razu wypożyczacie walizkę 6.
To jest dość ważne, bo większość firm wypuszcza takiego robota jednego, no i dostajecie nagle na całą klasę 25 osób jednego robota. No co zrobić z jednym robotem? A tu jest cała walizka, czyli przychodzi 6. To adres także wrzuciłem wam, słuchajcie, jeszcze mam Facebooka. To na Facebooka za chwilę będę wrzucał te adresy. Ewentualnie można pisać też na profil Fundacji Inspirujemy. I tak jak mówię, no ja mam akurat przy sobie dwa. Natomiast chciałem powiedzieć, że klocki Korbo też mam, kupiłem na jednej z konferencji, a mam jeszcze Dasza, Dot został u mnie w szkole, natomiast Daszem się ostatnio moje własne dzieci też bawiły, tak więc to jest fajne, że jak się ma szafę z różnymi zabawkami, to można sobie tak wyciągać do domu, przynosić co chwilę. Tak więc zresztą pokażę wam przy okazji trochę dalej różnica w wielkości, jeżeli chodzi o te roboty. Nigdy nie zostawił razem, nie? Widać, Cody jest zdecydowanie mniejszy i lżejszy, bo dasz to naprawdę tak jak w samoobronie można było dziewczyny, nie? Użyć. Tak, dasz jest tak. Na ten tak patrzę, tylko żeby nie był włączony, bo jak jest włączony, to lubi sobie gdzieś pojechać. To też nam się zdarzało między innymi na szkoleniach. Tak jak wspominaliśmy, my z dziewczynami znamy się z projektu Mistrzowie Kodowania. Znajdziecie tam ogrom, naprawdę ogrom materiału, który na wolnych licencjach został przepracowany przez nas. Znajdziecie tam scenariusze. Ja pisałem akurat dla starszych, więc swoich nie będę polecał. Natomiast naprawdę mieliśmy sporo fajnych koleżanek, które cały czas są fajne, ale które w tym projekcie napisały naprawdę tony materiałów. I znajdziecie tam notabene też nagrania z różnego rodzaju webinarami, jeżeli ktoś lubi tą formę akurat, jeżeli chodzi o kodowanie. Idąc, słuchajcie, po kolei, dziewczyny też wspominały o matach, takim prostym sposobem jest wyklejanie sobie maty taśmą, jeżeli na przykład możecie przykryć ją dywanem, natomiast jeżeli macie troszeczkę pieniążków, no można sobie taką matę też kupić. I powiem wam, no będę jak handlowiec trochę, że wkleję też jeszcze jeden link, gdzie można takie maty znaleźć, szczególnie te mniejsze maty metrówki, one kosztują stóweczkę, więc tak naprawdę jest to stosunkowo niewiele. Za stówkę to dyrektor to kupuje tę kredę. Między innymi, nie wiem, co pani dyrektor kupuje za stówkę, ale to są pieniądze, które można wysupać nawet z rady rodziców. Często, prawda? No bo rzeczywiście na takiego robota trochę więcej trzeba pieniążku, ale tak jak wspominały dziewczyny, to jakiś czas pojawiają się różnego rodzaju projekty i tak na przykład Fotona, to reklamę zrobi Fundacja Orange, można w superkoderach na przykład teraz dostać. Nie wiem, czy już się zakończyło, czy nie, ale w superkoderach było tak, że jest teraz edycja jakaś nowa i projekty ekologiczne i tam wtedy składa się jakiś, że będzie się robiło lekcje z ekologią i jest specjalny pakiet foto z ekologią. To tak przy okazji. Natomiast ci, którzy biorą udział na przykład w starszych klasach w CEMI i tak dalej, mogą kupować sobie co tylko chcą, bo dostają takie kieszonkowe na takie zakupy i to też można. Oprócz sprzętu teleinformatycznego. Znaczy, co? Nie, bo ja teraz jestem w CM i nie wolno sprzętu teleinformatycznego. Tak jest napisane. Ale tak jest, nie, no ja słyszałem, że można sobie iPhone. Chyba, że można, ale tylko któryś nie do pracy zdalnej. No właśnie, do pracy zdalnej iPhone na przykład 11, bo ja słyszałem, że tak, bardzo potrzebny. Wykorzystują, tak więc to. I dziewczyny mówiły, słuchajcie. A jeszcze jeden link dam, bo dziewczyny mówiły także o masie e-booków i tak dalej, więc ja podrzucę, bo ja zrobiłem dwa e-booki. Annę dodam kolejną. Tutaj ja zbieram te adresy, tak więc przekażę je Agnieszce, więc jakbyście nie dostali, to wino Agnieszki. Wszystko pozbierałem. Natomiast słuchajcie, jeżeli chodzi o e-booki, to sam napisałem do Kodeja, którego uwielbiam i robię do niego różne materiały. Zrobiłem dwa takie fajne e-booki związane właśnie z Cody Rockiem, do których właśnie wam wstawiłem link. Tutaj za chwilę na Facebooka też poprzerzucam te linki i można sobie tam pooglądać sobie, czekajcie, bo nie to kliknąłem, te e-booki i można na przykład z nich skorzystać do zabaw, więc jeżeli na przykład zdecydujecie się wypuścić sobie tego robota, to jak najbardziej możecie wtedy sobie takiego e-booka pobrać. Jeszcze jedną rzecz, ale ja się nagadam na koniec. No dobra, słuchajcie, to już koniec. Nie wiem, czy znacie taką gazetę Programista Junior. Oni z reguły do tej pory tak trafiali bardziej do dzieciaków z klas 6,
6-8 plus szkoła średnia, ale widzę, że oni otworzyli się również ostatnio na także Scratcha. I najnowszy numer, bo widziałem okładkę, słuchajcie, będzie o Scratchu. Między innymi, którego polecamy jako język początkujący, więc też można zawsze zajść do Empiku. Nie wiem, czy można w Empiku dotykać gazet jeszcze, usiąść, przeczytać. Jeszcze można. A przy okazji, jak już sobie przeczytacie, to zerknijcie, tam znowu autoreklama, na której stronie jest 700 artykułów mojego autorstwa. Dlatego ty tak reklamujesz. Nie, ale tak faktem tak reklamuję, no, chciałbym powiedzieć, że napisałem artykuł w programie Senior, ale my nie jest o Scratchu. Tak więc słuchajcie, natomiast rzeczywiście widziałem okładkę i będzie też dużo o Scratchu. Dziękuję. Tak, to jest skromność. Ja po prostu korzystam. Wreszcie ktoś mi dał pogadać na koniec, bo tak zawsze prelegenci. Dobra. Sylwek wbrew pozorom jest bardzo skromną i cichą osobą. Jadąc 300 km z nami potrafi nie mówić nic. Zapewne. Przed szkoleniem zawsze mówię dużo, a po szkoleniu był milczał. Potrafi milczeć. Tak, bo my jak robiliśmy szkolenia, robiliśmy też szkolenia 16 godziny, prawda? Więc to naprawdę się człowiek nagadał. Ja wiem, Agnieszka, że ty mówisz o Lublinie. Pozdrawiam wszystkich z Lublina. Tam masa fajnych ludzi jest. Tak więc. I właśnie, świetnie, bo nawiązałaś, Agnieszka. Jeżeli chodzi o Lublin, to ja będę powoli kończył zaraz. Przejedziemy do Lublina? No właśnie, ja chciałem powiedzieć, że tak, wiem, bo ja zawsze zaświadczenie. Słuchajcie, jeżeli chodzi o Lublin, to za tydzień z nami gościu z Lublina jest. Nie uwierzycie, dziewczyny, ale na kolejnym webinarze, również w ramach Codeweek, wystąpi Michał, znany jako Michał Wróbel, czyli nauczyciel z Lublina. I Michał wcale nie będzie uczył nas kodowania. Słuchajcie, Michał jest takim samym gadżeciarzem jak ja, a nawet większym. I słuchajcie, my z Michałem za tydzień zbudujemy robotyczne ramię, które nie wymaga ani programowania, ani podłączenia do prądu, a jednak można nim sterować. Czym? Słuchajcie, powietrzem, bo będziemy budować ramię ze strzykawek. Bardzo fajny projekt, szczególnie jeżeli wspomnimy to, co Agnieszka mówiła o kreatywności, tak więc zapraszamy Was, bo to takie rzeczy offline, czyli nie tylko kodowanie, ale także robotyka offline, to naprawdę jest super sprawa. Poprosiłem Michała, żeby za tydzień takie ramię nam zbudował tutaj na żywo. No, certyfikat, a dokładnie link do tego, ja tam jest taki fajny link, MI, Aga i Ania. MI, razy, bo tak się nazywa Aga i Ania, czyli dziewczyny, taki trud, żeby łatwo było zapamiętać. Tak więc słuchajcie, my powoli się zbieramy z dziewczynami. Myślimy o tych, chyba o tym wyjeździe do Lublina, może do Michała, odwiedzimy czy coś. Jak tam dziewczyny się czujecie? Jedziemy do niego? Nie. Jedziemy. Polska jest bardzo mała i bardzo taka skurczona, jak się tak jeździ, także wszędzie jest blisko. Dokładnie. Szczególnie my to zdążyliśmy doświadczyć na tym, bo byliśmy nawet pod palmami. Tak więc słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za dzisiaj, dziewczyny. Dziękuję bardzo za to, że... Dziękujemy. Nie tylko chłopcy fajni mieszkają w Radomiu, ale również super dziewczyny, tak więc chłopaków z Radomia pewnie zobaczymy koło stycznia dopiero, jak po Sylwestrze dojdą do siebie. Których chłopaków z Radomia? A nie znasz chyba, bo tu inne chłopaki są. Łukasz Gierek, nasz master Skype teacher i jeszcze mamy naszego tutaj eksperta Darka, znanego jako Dariusz, który jest ekspertem od Canvy, ale także zapalonym fotografem i historykiem. Darek pokazywał nam w poprzednim sezonie między innymi mapy Meridiana, które są fantastyczne i w ogóle nie wiem, czy widziałyście mapy Meridiana. Super sprawa do wyświetlania na monitorach interaktywnych. Ja Wam podeślę później nagranie do tego webinaru, bo te mapy naprawdę bardzo fajne jest. Można było... webinaru czegoś się dowiemy. No dokładnie. A z tych map można było skorzystać w ogóle za darmo przez cały okres pandemii. Wcześniejszej. Teraz chyba też nawet jest jakiś próbny okres, jeżeli chodzi o skorzystanie za darmo. Ewentualnie jak kupisz Myboarda, czyli monitor Myboard, to też dostajesz mapy za darmo razem z monitorem. Taki bundle jest. Każdy ma swój biznes.
special occasion, że tak powiem, jak to mówią w Egipcie, special price, tak? Nie, herbatka u tatka cenna, jakoś tam, no nieważne, ale pewnie do Lublina też byśmy wszyscy pojechali, może nawet gdzieś do Lublina. Na szkolenie. Na szkolenie, może kiedyś do tego przyjdzie, że pojedziemy na szkolenie. Tak więc słuchajcie, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to możecie śmiało mnie zaczepiać i dziewczynie zaczepiajcie, niech już sobie odpoczną. Zawsze można napisać, pamiętajcie, możecie pisać. Zaczepiajcie, macie maile. Maile macie, właśnie cofniemy i wrócimy do tych maili na koniec, żeby nie było. Dziewczyny mają takie fajne, zgrane maile, nie? Tak, bo my jesteśmy zgrane, to nawet maile mamy zgrane. No to mogę potwierdzić, że rzeczywiście takich duetów to nie trafia się zbyt często jak wy. Tak więc bardzo wam dziękuję. Jeżeli macie pytania, piszcie do mnie, do dziewczyn. Jeżeli chcecie zaprosić dziewczyny, to piszcie też albo do mnie, do dziewczyn, zorganizujemy ich przyjazd. I tak jak powiedziała Agnieszka, możecie wtedy zrobić nawet dla większej ilości osób. Aczkolwiek fajnie jest w grupach prowadzić zajęcia. Tak, wtedy... max tak 15. Każdy podotyka, każdy poleży. Nas? Nie będziemy wnikać, bo jest przed godziną 23. Co wy? Co aczkolwiek na pewno panowie pracujący w 1-3 mogą czuć się zachęceni. Tak więc. I zapraszam was za tydzień i słuchajcie, jak nie wiecie, to możecie zawsze sobie zerknąć na stronę albo na grupę Zainspirowani, albo na stronę Aktywna Tablica Skośnik Webinaria. Tam jest cały program na październik, pojawi się niebawem na listopad, tam też czeka na was kilka niespodzianek, bo ja zapraszam samych fajnych gości tylko i wyłącznie na ten tablic. Dobra, dziękuję wam bardzo, dziewczyny. Dziękujemy. Do zobaczenia. Dziękujemy. Idę na herbatkę z imbirem teraz i z cytryną. Tak.